Okej, moi drodzy, to już wiemy dokładnie, jak zdobyć nowego Huge Cool Cata. To już nie są teorie i spekulacje. Ten Huge Cool Cat jest do zdobycia totalnie za darmo, ale trzeba mieć szczęście. Możecie teraz użyć swojego Hugeatrona i możecie użyć swoje eventowe pety, żeby zdobyć właśnie to jajko. Zobaczcie, potrzebujecie 100 punktów, żeby zdobyć ten event egg, który zawiera pety, te normalne, o których już było w przeciekach, czyli Cool Cata, Cool Dragona i Cool Corgi, a 1% szans jest na Huge Cool Cata, czyli tego peta tutaj. Musicie poświęcić te eventowe pety, co jest całkiem spoko. Cena tych eventowych petów oczywiście pójdzie do góry dzięki temu. Natomiast popatrzcie, jest mega, mega tutaj to widoczne i naprawdę mega 100 punktów mogę sobie zrobić to jajko i 1% szans w ogóle na tego Huge Cool Cata. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało. Na pewno lepsza szansa niż kurka tamte, nie? Te inne pety, inne tego z darmowych jajek czy z Robuxów. No ale still jest to takie, powiedziałbym, no przynajmniej jest co robić z tymi eventowymi petami. To jest mega spoko, że te eventowe, tu mam akurat ekskluzywne zaznaczyłem, ale jak zaznaczycie eventowe, no to macie naprawdę spoko i nawet 6-punktowe tutaj macie rzeczy. Ciekawe czemu, od czego to zależy, czemu Party Jog jest, aha, bo to jest Rainbow i Shiny, dlatego ma 6 punktów. Także, kurde, no spoko to wygląda, fajnie, że pomyśleli o czymś takim. Ja narzekałem, że właśnie nie ma co robić z tymi eventowymi petami, a tu proszę, zrobili mega fajną rzecz, co jest naprawdę moim zdaniem mega fajne. Dodatkowo, słuchajcie, będziemy mogli z nimi coś robić, tak? Ja mam pełno w ogóle tych update Easter giftów. Jeszcze tak swoją drogą mamy update hype gifty, więc teraz to już pewnie ludzie po 100 kontach mogli 100 kont założyć i zarobić mega dużo diamentów, jeżeli komuś się chciało. Więc nawet takie spoko rzeczy, prawda?